Mi przejaśnieniami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach przechodzące w opady śniegu i tam będzie w nocy najzimniej. Termometry pokażą minus 3, na wschodzie 0, plus 3 na zachodzie, a na wybrzeżu plus 4 i tam będzie najsilniej wiatr w porywach do 120 km na godzinę. Na pozostałym obszarze wiatr umiarkowany i dość silny. Polskie Radio 24. Każdy z nas ma swoje wyobrażenia, tradycje i oczekiwania, z którymi wiąże się świętowanie Bożego Narodzenia. O tym, jak spędzał je Jan Paweł II, opowiedzieli w Polskim Radiu 24 arcybiskup Mieczysław Moszycki, sekretarz papieski w latach 1996-2007 oraz dziennikarka Brygida Grysiak, autorzy książki pod tytułem Miejsce dla każdego. Opowieści o świętości Jana Pawła II. Polskie Radio 24. Powtórka programu. My mamy swoje wizje świętowania Bożego Narodzenia, swoje tradycje, swoje przyzwyczajenia, swoje oczekiwania. Każde z dziecka z nimi rośnie, potem próbuje je jako dorosły również kultywować, przekazywać. Jan Paweł II też miał swoje dziecięce wyobrażenia o Bożym Narodzeniu i to dziecięce świętowanie przeniósł potem w życie. Papież i poprzez widzenie świętowania swoje rodzice przeniósł w tych najbliższych dłuższych Mieczysław Moszycki. Nawet jeśli przeżywamy Boże Narodzenie w duchu wiary,
arcybiskupa Moszyckiego powiadano za zamkniętych drzwi papieskich apartamentów to właśnie to, że Jan Paweł II nie zapomniał doczekać, jak ustawią dziecko apartament. A co więcej, dzielił się z pielgrzymami taką myślą, że jakby mały, to też się nie mógł doczekać, teraz też się nie może doczekać, kiedy to dziecko pojawi się w jego mieszkaniu. Więc był z tym taki element dziecięcego oczekiwania na to, co się wydarzy na ten dziecko, na szopkę, na te wieczerze wspólne, na kolędowanie, które tak kochał. Ale za tym wszystkim szła absolutna, totalna głębia. Czy to był papież, który robił notatki te ciągle kolejne. Jeszcze tylko uśmiecham do siebie.
odkąd pamiętam, że byłam na pasterkę, to miałam tam jakąś małą dziewczynkę. Miałam starszą na pasterkę. Niewiele tam się jeszcze zrozumiałam, ale czułam, że jestem już przeszłoną i że dzieje się coś tak ważnego, że od tamtej pory bardzo często na kartkach świątecznych dopisuję, co się rodzinę strukturuje. Bo to jest tak nie, tylko nie wiem, że w ogóle na czołówkę wszystkich gadań, wyników telewizyjnych. To, co się dzieje w tym momencie, to serce nas jednocześnie przerasta, a z drugiej strony to jest też taki dobry moment, że chcę przywołać do życia. I do tego też ten maleńki Bóg, który się rodzi po to, żeby za chwilę pomóc za nasze grzechy, to wszystko jest taką układanką, która gdzieś tam nam się w głowie nie mieści, ale to się powtarza w życiu. Wracając
do tego filmu, który na początku stycznia. Więc akurat to jest taki czas, kiedy wątki biblijne, to święta, bardzo do nas przemawiają tak specyficznie, bo myślimy o tym, że kiedyś też oni żyli, kiedy czytaliśmy, mieliśmy własne wyobrażenie, a teraz będzie szansa, żeby te nasze wyobrażenia zmierzyły się z tym wszystkim, co obejrzymy na dużym ekranie. Tak, ja myślę, że dobre jest to, że forma tego filmu jest tylko ciekawa. Mamy tutaj fabułę tego filmu, też wątek rodzinnego, czyli wyjątek, który jest rzeczą dramatyczną. Natomiast też ten Elliot, który jest przyjacielem Józefa, on ma dosyć ważną rolę w tym filmie. On spotyka na swojej drodze kobietę, która ma kilku dzieci i jest w domu. On postanawia jej pomóc w taki sposób, pomaga jej, opiekuje się nią. Podobnie jak Józef Maryją, z tym, że na wiadomo tutaj inny kaliber. Mamy dziecko Boże. Natomiast dochodzi do Rama Kęcznego wątku, kiedy to podczas wojny w wyjątek te dzieci giną. Jest to potężny dramat tej matki, tej kobiety, której Elliot zdecydował się pomóc, żeby ją dalej wspierać, tym razem już w tym cierpieniu, które się pojawiło. No i tym wszystkim przewijają się losy świętej rodziny. Pięknie są ukazane relacje między nimi, które jak to się wszystko rozwija. Józef zastanawia się, on jest trochę początkowo przerażony, zastanawia się, boi się, czy będzie dobrym ojcem, nie? Bo to jest jednak, ma zastępować ojca Bogu, tak? Człowiekowi, który jest synem Boga. Więc nie będę już dalej opowiadał, jak to tutaj się dzieje, jeśli chodzi konkretnie o Józefa. Natomiast później, kiedy już tam akcja się rozwija, kiedy dochodzi do spotkania też takiego dramatycznego pomiędzy żołnierzem, który dokonał rzezi właśnie na tych dzieciach tej kobiety, a tym rabinem, który ma możliwość pomszczenia śmierci tych niewinnych dzieci. No tutaj tego już nie mogę zdradzić, ale są to takie zmagania, które chyba miałby każdy z nas, gdyby się znalazł w tego typu sytuacji. Także film dostarcza emocji i wydaje mi się, że w tym okresie poświątecznym, bo przypomnę, że wprowadzamy film do kin 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli. Naszym takim partnerem przy tym projekcie jest właśnie Orszak Trzech Króli, który w tym roku odbędzie się w 540 miastach. Te rekordy są z roku na rok pobijane w tym Orszak Trzech Króli. O tę tematykę, bo pan jest dystrybutorem, który na rynku filmowym bardzo wiele filmów o tematyce religijnej, takiej powiedziałabym fabularnej religijnej wprowadza. Chcemy oglądać to, co wydarzyło się ileś tysięcy lat temu. Chcemy oglądać to chrześcijaństwo i to wynika tylko z tego, że szukamy albo wracamy do innych wartości, do tamtych wartości. Ja myślę, że w tym świecie, kiedy tak gonimy za wszystkim, jest taki pęd do konsumpcjonizmu. Ludzie nie są zmęczeni. Potrzebują relaksu. Niektórzy kiedyś spotykali się właśnie w modlitwę, czy właśnie studiowanie Pisma Świętego. Natomiast dzisiaj, kiedy żyjemy w tym środowisku obrazkowym, technologia.
różne rzeczy wyobrazić z tamtych czasów i nie chcę się z produktami tej produkcji takiego filmu zawsze pracuje od identyki, którzy odtwarzają dokładnie różne rzeczy właśnie z tamtych czasów i chcę bardzo poszerzyć swoją wiedzę, zobaczyć jak to wyglądało w tamtych czasach i wydaje mi się, że w tym wszystkim jednak jest taki trend ku temu, żeby oglądać były filmy w dobrej formie, brakowało kina religijnego, które by było robione na poziomie filmów komercyjnych, tak żeby mogło spokojnie konkurować z filmami komercyjnymi. Także... A pana bogate doświadczenia, jeśli chodzi o nie tylko tego rodzaju tematykę, ale też o dokumentalne filmy. Chcę to powiedzieć, czy realizacja dokumentu o tematyce religijnej, a realizacja fabuły, czy takie nastawienie na wątki jednak takie komercyjne, to jest duża różnica, jeśli chodzi o fakty historyczne? Gdzie jest większa dowolność? Na pewno w fabule, prawda? Bo dokument jest dokumentem, ale też jakieś pewnego rodzaju trudności się pojawiają. Tak, jeżeli mamy, jeżeli robimy fabułę, no to jednak możemy sobie pozwolić, reżyser może sobie pozwolić na trochę pewne spojrzenie takie na jego wyobrażenie różnych rzeczy. I to jest dopuszczalne. W przypadku dokumentu jednak staramy się realizować wszystko faktograficznie, ale też ukazując na przykład relacje, odbiór osób, które spotykamy, różnych osób, żeby mieć różny odbiór, rzeczy, które, z którymi mają do czynienia, jak to było w przypadku na przykład filmu Mateo, gdzie przy grobie tam dochodziło do różnych trudów, uwolnień, uzdrowień, no więc spotkaliśmy się z tymi, którzy tego doświadczali i to, żeby oni nam opowiedzieli, czego doświadczają i w jaki sposób to się dzieje, jak oni mogą to opowiedzieć. A to są tak zwane wątki fabularyzowane, które w dokumencie też czasami są jakby częścią integralną całego dokumentu. To jest jeszcze inny gatunek. Dokument fabularyzowany jest to jeszcze inny gatunek. Dzisiaj szczególnie modny. Teraz właśnie idzie się w kierunku takich szybkich, dobrze zrobionych dokumentów fabularyzowanych. My też idziemy teraz właśnie, jesteśmy w trakcie realizacji filmu o Kolbe, który jest właśnie dokumentem fabularyzowanym i to jest właśnie zaleta, to jest wartość tego filmu, ponieważ cała warstwa dokumentalna jest realizowana w trzech krajach, w Japonii, we Włoszech i Polsce, czyli wszędzie tam, gdzie ojciec Maksymilian był. Natomiast nagranie tego w formie fabularnej no, byłoby niezwykle kosztowne i bardzo trudne, żeby to nie było kitowane. Budowanie scenografii japońskiej w Polsce no,